Witam, Bogusz Kasowski, surowcowe info w czwartek, 22 lipca. Dzisiejszy program zaczynamy od kawy, która zrobiła zupełnie przeciwnie do moich założeń ruch w ostatnich dniach, dobijając do 180 centów, a dzisiaj nawet otwierając się luką w górę i wykonując gwałtowny skok o prawie 20 centów w ciągu pierwszych 5 minut obrotu na kontraktach terminowych. Cały ten rynek jest w tym momencie oczywiście zdominowany przez kwestie pogodowe w Brazylii, bo ile oczywiście kwestie pozytywnie wpływające na ceny i fakt, że powinniśmy poruszać się w jakiejś konsolidacji, zostały zanegowane przez tą drobną informację dotyczącą prognozy przymrozków w Brazylii w tym tygodniu, która miała miejsce, a o której wspominałem, że we wtorek będziemy mieli przymrozki i faktycznie mieliśmy. Problem w tym, że okazały się one większe niż i bardziej zaskakujące niż wszyscy się spodziewali. To, co te informacje, jakie płyną z Brazylii na ten temat, mówią o gwałtownym spadku w ciągu paru minut, o kilka stopni na wczesnym rankiem temperatury, co jest tak naprawdę też mocno zaskakujące, ponieważ pokazuje gwałtowną skalę i już pierwsze szacunki mówią, że ten jeden dzień przymrozków we wtorek, gdzie formalnie mówi się o 1,2 stopnia poniżej zera, natomiast rolnicy wspominają, hodowcy kawy wspominają, że w niektórych regionach temperatura spadała nawet do minus 4,4 gwałtownie w ciągu paru minut, sprawiły, że już w tej chwili mówimy o zmniejszonej liczbie kawy w tym sezonie, w tym roku, znaczy się o pomiędzy 1 a 2 miliony 60-kilogramowych worków. Jeden z hodowców kawy mający kilkadziesiąt hektarów plantacje mówi nawet, że będzie musiał wyciąć 80 tysięcy drzewek, ponieważ to drzewka, te najmłodsze drzewka, te, które dopiero zaczną owocować nam ziarnami kawy w kolejnych sezonach, w sezonie 2022-2023, są najbardziej odporne na suszę, ale jednocześnie najmniej odporne na przymrozki. I w tym momencie jeden z tych właśnie farmerów wspomniał, że około 80 tysięcy drzewek będzie musiał wyciąć, co spowoduje tylko na tej jednej jego farmie spadek produkcji w kolejnych sezonach 2021-2022-2023 o 60-70%. Zazwyczaj miał około 5,5 tysiąca worków kawy ze swojej plantacji. W kolejnych sezonach spodziewa się spadku do 1,5 tysiąca. To jest olbrzymi spadek, już biorąc pod uwagę ekstremalne sytuacje w niektórych regionach Brazylii z ostatnich sezonów. No to mamy w tym momencie kolejny sezon, który będzie bardzo słaby dla niektórych rolników, farmerów i kolejne również się nie zapowiadają lepiej. Stąd ten potężny wystrzał w dniu dzisiejszym, ten potężny wystrzał w dniu wczorajszym, to dojście do tych 180, ta kontynuacja w dniu dzisiejszym, która, no jak zaraz spojrzymy na wykres, nosi trochę znamiona wycinania shortów, ale popatrzymy sobie i na wykresik zaczniemy z wyjątkowo od 5-minutowego już z wolumenem, żeby wam pokazać, jak kształtował się ten ryneczek, tak więc przejdźmy do wykresów, zobaczmy, co się dzieje na kawie, a także na innych surowcach. I tak jak wspomniałem, zaczynam od wykresu 5-minutowego kontraktów na kawę i w tym momencie myślę, że nie trzeba tutaj zbyt wiele tłumaczyć. Widać bardzo wyraźnie, jak w perspektywie również wczorajszych, poprzednich dni wyglądał ten wolumen. Oczywiście w perspektywie 5-minutowej na dłuższych okresach, że w poprzednich dniach mieliśmy wyższe wolumeny, ale zobaczcie, że były one pozbawione tak gwałtownych ruchów, tak? Nawet te wyższe wolumeny, które tutaj za chwilę się nam ukażą w tych wcześniejszych jeszcze dniach, są po prostu wolumenami pozbawionymi tak gwałtownych, tak dużych ruchów. Jaki wniosek z tego można wyciągnąć, czysto techniczny, tak? Czysto wolumenowy? Można wyciągnąć z tego wniosek tylko jeden. Mieliśmy potężny rzut popytu na ten rynek, który nie był w stanie tak naprawdę zostać pokryty w żaden sposób przez transakcje spadkowe. Co warto podkreślić, słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, w którym miejscu ta cena nam się zatrzymała, tak? To jest ten dzisiejszy wolumen z dzisiejszego poranka, z dzisiejszego otwarcia rynku.
No i widzimy, że bywały w ostatnich dniach również wyższe wolumeny, ale bez tak gwałtownych z ruchów. Tutaj wyższy wolumen wcześniej oznaczał nam, widzimy, że 19 lipca to jest lokalne zatrzymanie spadków. Spadków wcale nie takich małych, bo mówimy o spadkach rzędu 7-8 centów i potem otwarcie się wyżej i ruchy wyżej. Ale w tej chwili to, co się wydarzyło, to jest po prostu jedna wielka masakra. Jeżeli mógłbym to użyć jednym słowem. Stąd przerzucimy się na wykres D1 i spójrzcie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Mamy te osiągnięte tutaj dwa poziomy FIBO. Jedno z FIBO jest dociągnięte do poprzedniego potwierdzonego szczytu. Natomiast tutaj duże FIBO, które było ciągnięte jako korekta ostatnich spadków większych na rynku, zobaczcie, że ceny nam zatrzymały się na poziomie 190 centów. Przebiliśmy ten poziom i szybko wróciliśmy poniżej. Zatrzymaliśmy się poniżej poziomu FIBO z 200%. Jak daleko by się trzeba było cofnąć, żeby zobaczyć na tym rynku tak wysokie ceny, no to tutaj myślę, że nawet nie ma co kombinować, tylko trzeba po prostu odpalić wyższy jeszcze interwał niż zazwyczaj, bo 190 centów, zobaczcie, że ostatni raz widzieliśmy na tym rynku w 2014 roku. Więc tutaj w czwartym kwartale, później już nie byliśmy w tych okolicach. Myślę, że sobie tutaj nawet narysuję w tym momencie linię, żeby wam pokazać, że zobaczcie, tutaj pierwszy kwartał 2015 już nie dotykaliśmy tych 190 centów. To jest ta linia poniżej 190 centów. Zobaczcie, 14 rok walczyliśmy powyżej, więc myślę, że jesteśmy, można już śmiało powiedzieć, bardzo, bardzo wysoko. Ta tygodniowa świeczka na kawie jest kosmiczna wręcz i myślę, że jako taka tak się właśnie zakończy, również na wysokich poziomach, na wysokich wzrostach. Choć oczywiście powiem szczerze, że tutaj jest kupowanie paniki, tak? Tutaj się kupuje tą panikę, że te zbiory będą tragiczne, że ta sytuacja na kawie będzie bardzo, bardzo, bardzo zła, która nam znacznie zmniejszy podaż tego surowca w kolejnych sezonach, w efekcie czego oczywiście już teraz to dyskontujemy. A skoro dyskontujemy, to dyskontujemy, no to wiadomo, że musimy mieć sytuację na tym rynku dość jasną, a przynajmniej dość mocno klarowną dla dużych graczy, bo nie ukrywajmy, tak duży wolumen, tak duże zebranie w całej podaży i wypchnięcie tych cen wyżej, no nosi mocno znamiona oczywiście wyciskania shortów tych, którzy chcieli powyżej, poniżej 180 przy tym otwarciu tutaj już shortować. Powiem szczerze, że w tym momencie oczywiście przy tak silnych ruchach wiadomo, że jakieś shortowanie powinno się pojawić, jakaś korekta, natomiast ciężko jest określić kiedy. To dociśnięcie, jakie miało miejsce teraz, dobitnie pokazuje, że powinniśmy być wyjątkowo ostrożni na tych rynkach. Jeżeli chodzi ogólnie o kwestię kawy, City prognozuje deficyt w bieżącym sezonie na prawie 9 milionów worków, ustalając docelową kawę na najbliższe pół roku, na najbliższe 12 miesięcy na średnio 1,70. Średnio, no właśnie, to jest ten problem, że oni podają średnią wartość i powiem szczerze, że zastanawiam się, jak to ewentualnie można by było wykorzystywać. I myślę nad tym, myślę, ale będę musiał chyba z jakimiś programistami na ten temat pogadać. Natomiast słuchajcie, taka kwestia, jeżeli chodzi o kawę. Jest kilka fajnych informacji na stronie surowcowe info, gdzie serdecznie zapraszam tutaj wszystkich. Nie będę tutaj podawał, bo kilka ciekawych rzeczy jest. Również w tym, że w październiku szykuje się całkiem fajne wydarzenie dla miłośników kawy w Mediolanie, jeśli dobrze pamiętam. Tak, w Mediolanie, 22-26 października, więc myślę, że tam będzie dość ciekawie się działo. Również myślę, że będzie tam masa producentów, więc jeżeli ktoś będzie miał możliwość, to oczywiście serdecznie zapraszam do udziału. Nie płacą mi za to oczywiście, żeby było jasne. Natomiast jest masa fajnych informacji również o pewnych badaniach, testach, które są przeprowadzane na kawie w kontekście ich przechowywania. To znajdziecie na surowcowych info. Natomiast tu sam rynek w tym momencie, powiem szczerze, nie mam pojęcia, gdzie zatrzyma się ta panika, bo te wzrosty, te ostatnie 3 dni wzrostu, to jest panika na punkcie tego, co się wydarzyło w Brazylii. A pamiętajcie, że te farmy bardzo często są małymi farmami w kontekście oczywiście globalnym ujęciu. Stąd te informacje o skali zniszczeń nie są widoczne ani od razu,
ani nie są tak naprawdę dostępne dla wszystkich. Więc tutaj te szacunki, potężny szacunek pomiędzy 1 a 2 miliona, to jest potężny rozstrzał. Bo kiedy nam brakuje miliona worków na kawy na rynku, to jest milion worków. Kiedy mówimy o 2 milionach w braku, to jest to już dwukrotnie więcej. Więc tutaj naprawdę mówimy o kolosalnej ilości, która jest szacowana i myślę, że ta panika będzie trwała, dopóki te szacunki się nie skończą i dopóki pogoda będzie też taka, że te przymrozki będą mogły się pojawiać. Gdzieś jeszcze nie tak jakoś mainstreamowo, ale już się zaczynają pojawiać pogłoski, że jeszcze to nie koniec przymrozków w Brazylii w tych regionach kawowych, więc tu trzeba być bardzo, bardzo, bardzo ostrożnym. Stąd też, jeżeli chodzi o kawę, to ja bardzo serdecznie zachęcam do bycia ostrożnym z tym surowcem w tej chwili, zwłaszcza z shortowaniem, ponieważ tutaj widać ewidentnie panikę, ewidentnie widać panikę na tym rynku, paniczne kupowanie, żeby wykupić pod kontekście już nawet nie tego sezonu, bo myślę, że ten sezon jest już bardzo mocno wyceniony, sam fakt, że byliśmy przy 150-160 centach wyceniał nam deficyty ewentualne w tym sezonie, jeżeli chodzi o kawę. Stąd myślę, że po prostu tutaj pogłębienie tego to jest bardziej już wycenianie tego, ile drzewek jest uszkodzonych, ile trzeba będzie zasadzić na nowo, a pamiętajcie, że w przypadku kawy drzewka nie owocują na bieżąco. Mówiłem o tym w odcinku, jak inwestować w kawę, więc macie takie materiały, które możecie wykorzystać. Tutaj już prognozujemy przyszłe sezony 2021-2022 i 2022-2023. Te informacje płynące z Brazylii będą kluczowe do zatrzymania tych wzrostów cen. W tej chwili oczywiście wygląda na to, że technicznie mamy te 190 centów, ten poziom FIBO nam zatrzymał te wzrosty, wycofał trochę, ale czy to już jest ten moment na korektę? Powiem szczerze, że bardzo bym chciał, ale w tej chwili jeszcze myślę, że należy być wyjątkowo ostrożnym albo z ciasnymi stoplosami być gotowym na to, że nas wybiją. Ja w tym tygodniu na pewno nie zamierzam niczego planować, będę za to bardzo śledził źródła kawowe, żeby ewentualnie w przyszłym tygodniu zająć jakąś pozycję, jak tylko pojawi się jakaś informacja tak naprawdę pozwalająca mi na to. W kontekście oczywiście innych surowców chciałbym też oczywiście dzisiaj wspomnieć o kukurydze. Kukurydza, która nie rusza się nam za bardzo w ostatnim okresie, zresztą mówiłem też o tym nie tak dawno w programie. Natomiast wschodnie Stany tutaj w tym momencie należy rozróżnić te dwa regiony kluczowe dla kukurydzy w Stanach Zjednoczonych, dla tych kontraktów, na których pracujemy na co dzień. Czyli wschodnia część Stanów Zjednoczonych z tego pasa kukurydzianego, tam ze względu na opady, nie tak wysokie temperatury, powinniśmy mieć dobre plony. Jednak środkowe i te zachodnie Stany mogą spotkać się z bardzo kiepskimi warunkami ze względu na tą suszę panującą, ze względu na ten brak opadów, ze względu na te wysokie temperatury, zwłaszcza w tej zachodniej części Stanów Zjednoczonych czy południowo-zachodniej, to w tym momencie ta kukurydza może być kiepska jakościowo. Warto sięgnąć, zerknąć, jak kształtowały się układy jakościowe dla kukurydzy, dla soi, pszenicy i tak dalej w ostatnich tygodniach w kontekście raportów USDA. Graficzne opracowanie macie, gdzie jest ubiegłoroczny wynik tego tygodniowy i z poprzedniego tygodnia. To jest opracowanie oczywiście w każdy czwartek, w każdych czwartkowych aktualnościach. Jest taka tabelka, więc tam można zerknąć, jak skrajnie różne mamy odczyty jakościowe co do kukurydzy, soi czy pszenicy w kontekście ubiegłego roku. I to już nam pokazuje, skąd mamy oczywiście ten wysoki poziom cen. Jednocześnie widać, że pozostajemy w tej konsolidacji i tutaj no, kawa pokazała, że bardzo łatwo i szybko można wybić tą konsolidację. Ale też kluczowe w tej chwili są prognozy pogody i o ile tak jak mówię, te wschodnie Stany jest ok, środkowe i zachodnie Stany Stanów Zjednoczonych będą tutaj miały kluczowe znaczenie, plus oczywiście właśnie tak w kraje, które też są potężnymi producentami kukurydzy, jeżeli one będą miały jakieś problemy z tym surowcem kolejne, bo oczywiście o Brazylii i jej problemach z kukurydzą wspominaliśmy już w programie, ale teraz jeszcze można wspomnieć o Argentynie, która zanotowała najniższy poziom na tej kluczowej rzece Parana. Parana, tak, dobrze mówiłem, aż się zawiesiłem. To jest najniższy poziom na tej rzece od 77 lat, a pamiętajmy, że 80% produktów rolnych z tego kraju jest eksportowanych za pośrednictwem tej rzeki, która dopływa oczywiście do kluczowych portów eksportowych.
To oczywiście będzie miało wpływ na kwestie związane również z wodą jako wodą pitną, bo jest to oczywiście źródło wody pitnej, ale właśnie przede wszystkim argentyński eksport nam przede wszystkim się wydłuży. Dlaczego? Dlatego, że bajki będą pływać dalej, tyle że będą pływać mniej obciążone. Efekt oczywiście będzie dość jasny. Będziemy musieli dłużej czekać na załadowanie pełnego statku w porcie w Argentynie, co już też nam podniesie oczywiście koszty transportu, które i tak są przecież od tak naprawdę cały ten rok bardzo wysoko. Sama ceny kukurydzy, no nie potrafię wam powiedzieć niczego innego niż to, co po prostu widać na wykresie. Cały lipiec tkwimy w tej wąskiej konsolidacji 530-570 centów. Tutaj jest po prostu to czekanie na rozpoczęcie tych zbiorów, na jakieś pozytywne bądź negatywne informacje, które nam pchną rynek w którąś stronę z tej konsolidacji. A widzieliśmy, że tutaj też zobaczcie, że pół maja tak naprawdę tkwiliśmy w tym samym zakresie cen. Tutaj w tym samym zakresie 530-570, zobaczcie. Wyszliśmy z tego w połowie kwietnia, a weszliśmy w ten zakres tak na stałe w drugiej połowie stycznia, więc tak naprawdę bardzo długi okres czasu możemy funkcjonować w tym szerokim, znaczy w tym wąskim zakresie 530, 500, tutaj jest 522 dołek do 572 jako taki totalny szczyt i możemy w tym funkcjonować przez kilka miesięcy. Później oczywiście mieliśmy dane, informacje, pogoda i tak dalej, i tak dalej. I znowu weszliśmy w taką konsolidacyjkę 530, niecałe 530 do 570, 572. Więc tutaj nie ma co odkrywać Ameryki. Pogoda i jeszcze raz pogoda będą miały kluczowe znaczenie dla tych właśnie rynków w tej chwili. Jak zresztą chyba tak naprawdę wszystkie rynki rolne, więc na tym teoretycznie moglibyśmy zakończyć, ale jeszcze bym chciał zobaczyć, gdzie tutaj mam. Soję. I otworzyłem cukier. Tak, czyli to jest soja. Muszę się nauczyć, że SB to jest cukier, mimo że soybean się tak kojarzy, nie, to jednak SB to jest cukier. Tutaj, jeżeli chodzi o rynek soi, tak z technicznego punktu widzenia, no to oczywiście widzimy próbę przełamania nam trendu spadkowego, przepraszam, i wejście w trend wzrostowy, ale czy to się udaje? No powiem szczerze, że jest bardzo trudno w tej chwili stwierdzić, bo jeśli tutaj byśmy liczyli tak niż wyższy dołek, wyższy dołek, wyższy dołek, korekta i jeszcze niższy dołek, więc tak naprawdę po prostu tak jakbyśmy przeszli i chcieli osiągnąć tą linię w ten sposób, tak? Tak to wyglądało, więc tutaj wyszliśmy. Zobaczcie, że oczywiście stało się dokładnie to samo, choć tutaj widać, że te linie, które wyznaczyliśmy, 460, 466, nam powstrzymywały dwukrotnie. Zobaczcie. Mówiłem, że mamy inside buya, było wybicie w 2 dni, sięgnęliśmy 1460, gdzie szczyt tutaj mieliśmy 1395, więc naprawdę fajny ruch, 65 centów. I później zobaczcie kolejne wyjście z tego inside buya, znów podobny zakres w okolicach 50 paru, 60 prawie centów. Więc myślę, że można powiedzieć, że ten inside buy już nam się zakończył. Nawet jeśli wrócimy do tej perspektywy, myślę, że poprawiona linia trendu spadkowego nam będzie podtrzymywana. Natomiast tutaj z soją jest to samo co z kukurydzą, jeżeli chodzi o pogodę. Natomiast mocno dołujące może być to, że więcej soi z Argentyny może się pojawić na rynku, zarówno w formie surowej, jak i przetworzonej, ponieważ Argentyna właśnie uchwaliła przepisy zmniejszające ilość biopaliw. I tak jak Brazylia stosuje etanol z pochodzenia cukrowego w swoich biopaliwach, tak Argentyna stosuje w dużej mierze olej sojowy. Co oznacza, że zakłady przetwórcze oleju sojowego będą więcej eksportować, albo też, co bardzo prawdopodobne, razem z większym eksportem będą miały również mniejsze przetwórstwo, co będzie oznaczało, że więcej surowego ziarna trafi albo na przemiał, na mączkę, albo na eksport w postaci właśnie surowego ziarna. To tutaj jest oczywiście mocno dołującym czynnikiem, więc myślę, że ten trend spadkowy zostanie nam podtrzymany, o ile oczywiście ryzyko słabych upraw, tak naprawdę od wschodniej Dakoty przez północno-wschodnią Nebraskę po Minnesotę czy północną Iowę, będą podtrzymane przez kiepskie warunki pogodowe, to jeśli by się one miały jeszcze pogłębić, no to będziemy mieli jeszcze gorszą sytuację na tym właśnie rynku sojowym.
Więc ja tutaj podejrzewam, że jednak aż tak źle nie będzie. Zazwyczaj zobaczcie, że te prognozy pogody, co też widać po zużyciu gazu, rzadko kiedy mamy w czwartek podawane dane o tym, że zużycie gazu będzie większe niż prognozowano w piątek. Czyli, znaczy to są dane ze środy, tak? Czyli w środę, w połowie tygodnia mamy zazwyczaj niższe zużycie gazu niż mówiliśmy, niż prognozowano w piątek, o czym podaję wam w poniedziałek. Bierzcie to pod uwagę, bo to zużycie gazu przekłada się oczywiście na energię elektryczną. Zresztą do gazu za chwilę możemy przejść, jak już mówimy o gazie. Więc wiem, że zacząłem tą minutkę wcześniej o tym gazie wspominać, ale mówię w kontekście również właśnie przenikania się tych surowców z najróżniejszych, teoretycznie bardzo różnych rynków między sobą, ponieważ no, widząc, jakie jest zużycie gazu, widzimy potencjalne zużycie energii elektrycznej, ponieważ gaz w Stanach Zjednoczonych większość jest przetwarzany na energię. Oczywiście przy wysokich cenach gazu będzie nam rosło zużycie węgla jako takiego, jako źródła paliwa gazowego. Natomiast no, widzimy, że w tej chwili ten gaz nam po prostu bije kolejne rekordy i tak naprawdę wszyscy już zaczynają prognozować to dojście, tak jak mieliśmy tutaj w listopadzie 2018, do nawet $5 za MMBTU. I powiem szczerze, że tak jak ładnie przebiliśmy w perspektywie właśnie kolejnych upałów, które nam przecież zwiększają zużycie prądu, który trafia do klimatyzatorów, a też parę programów temu wspominałem przecież, że w Kalifornii potężne upały zwiększają zużycie prądu pięciokrotnie. Więc mówimy o naprawdę potężnych ilościach, to myślę, że tutaj ten gaz w Stanach Zjednoczonych no nie powinien raczej. Jeżeli wszyscy zaczynają mówić o wzroście do $5, to myślę, że on nie nastąpi. Oczywiście tutaj można mówić, że ja się pomyliłem i tak dalej, że mieliśmy się cofać od tych poziomów, których nie mogliśmy przebić, ale też przecież pamiętajmy, że sytuacje rynkowe się nam zmieniają z dnia na dzień. Więc tutaj nie będziemy przecież ani robić ze mnie Boga, który ma zawsze rację, bo nigdy tak nie jest i nigdy tak nie uważałem. Ani też zobaczcie, że przecież no, tak to technicznie się rozkładało i zobaczcie, że wyszliśmy na bardzo małym wolumenie. Ten wolumen no, ledwo nam dobijał. Zobaczcie, że wszystkie dotknięcia tych granic były na. No tutaj nie. Ale wszystkie dotykania tej granicy, tej strefy, którą tutaj mieliśmy na tym wolumenie takim zbliżonym do naszego umownego tu w programie wolumenu dużego. No i w tej chwili widzimy, że wyjście z tego też było na takim relatywnie niewielkim wolumenie. Więc tutaj mamy jakąś sytuację, w której jednej ze stron, oczywiście w tym momencie widać, że to podażowej, zabrakło kasy. Tudzież po prostu zabrakło woli, żeby bronić tego regionu, tych cen. Natomiast podejrzewam, że jeszcze to nie jest ten etap, żeby mówić, że na gazie będziemy sięgać $5. Tak naprawdę nie ma podstaw. Te zapasy gazu nam się zwiększają. Te w magazynach oczywiście mamy poniżej 5-letniej średniej i to jest coś, co bardzo mocno nam napędza, bo jednak to zużycie gazu w takim gorącym okresie, jaki mamy teraz, będące poniżej produkcji, bo praktycznie cały czas oscylujemy bardzo blisko tych wartości, dopiero od tygodnia czy dwóch zaczynamy mówić o 92 miliardach stóp sześciennych dziennie zużycia wraz z eksportem, podczas gdy produkcja jest poniżej 92. A wcześniej mieliśmy cały czas produkcję powyżej tego i te magazyny aż tak się nam mocno nie odbudowały. Tutaj myślę, że te magazyny nam mocno trzymają te ceny wysoko. Ale czy to jest wystarczające, by pchnąć te ceny na $5? Osobiście uważam, że nie. Osobiście uważam, że ta czwórka, która tutaj nam jest, będzie nam się przez jakiś czas co najmniej broniła. Oczywiście, jeżeli nam się zmieni sytuacja na znacznie gorszą, czyli że nie da się taką ilością węgla zastąpić gazu, jaką będzie zapotrzebowanie na prąd elektryczny, to wtedy oczywiście tak. Natomiast to by oznaczało, że te największe upały w Stanach Zjednoczonych dopiero musiałyby nadejść. Czy tak będzie? Ponownie powiem to samo. Prognoza pogody. Prognoza pogody i myślę, że ona tutaj będzie nam mocno ingerować. Jeszcze co bym chciał wspomnieć. Stany Zjednoczone i Niemcy, bo było spotkanie Joe Bidena z Angelą Merkel, wypracowały porozumienie w sprawie Nord Stream 2, informując, że będą mocno naciskać na Rosję również sankcjami finansowymi, zarówno Niemcy same, jak i za pośrednictwem Unii Europejskiej, czy też wpływając na Unię Europejską, czy też przekonując Unię do odpowiednich sankcji, jeśli Rosja będzie wykorzystywać
Nord Stream 2 do nacisków energetycznych, politycznych i innych na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno na Ukrainę, jak i na kraje Unii Europejskiej, w tym m.in. Polskę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, natomiast no, jednocześnie rosyjski statek Akademik Czerski skończył układać rurociąg Nord Stream 2 na duńskich wodach i zostało mu 2,6 km rurociągu już na niemieckich wodach terytorialnych, co już nie będzie powstrzymane przez Niemcy w żaden sposób. Więc myślę, że Nord Stream 2 będziemy mieli ukończony jeszcze w te wakacje. 92,3 miliarda stóp sześciennych to jest prognoza zużycia wraz z eksportem na ten tydzień. To jest zaledwie 0,2 mniej niż niż piątkowa prognoza, więc zbliżamy się do tej wartości przy podaży na poziomie 91,4 bez Alaski oczywiście. Więc mamy tutaj oczywiście dane pozytywne, które nam będą powinny teoretycznie zmniejszać uzupełnianie gazu w magazynach amerykańskich, ale tego to oczywiście jeszcze na 100% nie wiemy, to się przekonamy dzisiaj po południu. A my przejdziemy sobie teraz do oczywiście ropy naftowej. W przypadku ropy naftowej zobaczcie, jakie mieliśmy potężny spadek, potężne odbicie i to pomimo, słuchajcie, to odbicie wczorajsze, pomimo zapasów ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, które wzrosły o 2 miliony baryłek ponad, przy prognozowanym spadku 4,5 miliona, więc totalna niespodzianka, a jednocześnie rynek zachował się totalnie odwrotnie. Stąd też na przykład ropy od dawna tak naprawdę zapasów nie rozgrywałem jako strategii nadanych. I też wspominam o tym wielokrotnie, tak, że w tym momencie ten rynek jest po prostu zbyt mało zależny od tych danych. Dlatego po prostu go zwyczajnie nie rozgrywam w taki sposób, tak samo jak zapasów magazynowych na gazie się w zasadzie też nie rozgrywa, choć tutaj wynika to też oczywiście ze spreadów na tym rynku. Jeżeli chodzi o jakieś dane, to tutaj prognozy JP Morgan mówią, że średni światowy popyt na ropę w sierpniu ma wynieść 99,6 miliona baryłek dziennie. To jest już oczywiście bardzo blisko tych nieco ponad 100 milionów, które mieliśmy przed pandemią. Jest to ponad 5 milionów baryłek więcej niż w kwietniu. Dlaczego JP Morgan zrobił prognozę w kwietniu i w lipcu? Powiem szczerze, że nie wiem, ale dobra. I tutaj ten rynek, patrząc po tym wykresie, ja mogę powiedzieć tylko jedno. Z technicznego punktu widzenia ten wykres bardzo chce się utrzymać powyżej 70 dolarów za baryłkę i myślę, że nie ma co tutaj kombinować. To zwiększenie produkcji przez OPEC, już wspominałem w poniedziałek, nie będę się tutaj powtarzał, więc jeżeli ktoś potrzebuje, to zapraszam serdecznie na poniedziałkowy program, żeby tam zobaczyć, jak wyglądały te kwestie związane właśnie z ropą naftową, z tymi prognozami i kontekstem OPEC plus i jego decyzją. Stąd też ja z tą ropą oczywiście mówię, powtarzać się nie będę. Nie widzę tutaj specjalnie możliwości jakiegoś dużego rozegrania, tak? Równie prawdopodobne jest zarówno cofnięcie w stronę 70, jak i w stronę 75 podejście dalej. Więc dla mnie ten rynek po prostu jest rynkiem, poza którym pozostanę jeszcze przez jakiś czas. Kto wie, pewnie już do końca miesiąca, bo ciężko mi wyobrazić sobie sytuację, w której rynek, który obawia się, świat, który obawia się tej nowej pandemii, jednocześnie prognozuje bardzo wysokie odbicie gospodarcze. Zresztą to odbicie gospodarcze nie jest tylko domeną prognozy na rynku ropy. Również Międzynarodowa Agencja Energii informuje, że szczyt emisji CO2 osiągniemy w 2023 roku właśnie na fali odbudowy po pandemii i w 2024 roku on będzie najprawdopodobniej poprawiony, a 2025 jest jeszcze taką trochę niewiadomą pod tym względem. Więc tutaj też dość ciekawa jest sytuacja, ponieważ jak szacuje właśnie International Energy Agency, czyli IEA, mamy 380 miliardów dolarów do wydania na zieloną energię w tym roku w ramach funduszy postpandemicznych. Jednocześnie to tylko 2% wydatków na walkę ze skutkami pandemii, więc bardzo, bardzo mało, jakby na to nie patrzeć. Więc tutaj myślę, że ten szczyt emisji faktycznie może dopiero co nastąpić. Mówiąc o ropie, mówiąc o gazie, oczywiście nie ma co, trzeba zerknąć na kolejny bardzo popularny instrument, czyli na złoto, które nam walczy o utrzymanie 1800 dolarów i zobaczcie, jak potężna jest to walka, jak silne
przetłoczenie tutaj się nam robi. Jesteśmy nadal w trendzie spadkowym, ponieważ też widzimy, jesteśmy poniżej SMA i mamy tutaj po prostu tak jakby niewielką korektę w trendzie spadkowym. Więc jakby ktoś bardzo chciał rozgrywać to sobie bardzo day tradingowo, to ja sugeruję, żeby od tego ostatniego szczytu na początku czerwca do tego dołka tutaj nam z końcówki czerwca przeciągnąć sobie FIBO i wtedy mamy, myślę, że sobie narysujemy to takim kolorem, żebyśmy mogli to bardzo ładnie odróżnić od całej reszty. O, ten wygląda na całkiem niezły, jeżeli chodzi o widoczność na waszych, na ekranie. Tak naprawdę nie patrzę pod siebie, tylko pod to, żeby tutaj w programie to bardzo ładnie było widać. I myślę, że jest to widoczne po prostu w tym momencie. Zresztą jeden z tych dużych możemy sobie wyrzucić i zobaczcie, że mamy wyraźną linię 1788, która jest na razie nienaruszana specjalnie, więc jest to dość mocne. Myślę, że będzie to dość mocne. Jak już tutaj cena dojdzie, to ma szansę się swoją zatrzymać. Widać, że 1832, czyli ten ostatni szczyt z 15 lipca, jest idealnie na poziomie FIBO. 1812 też idealnie, zobaczcie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7 sesji dwie nie dotknęły tego poziomu FIBO 1812 i dopiero siódma go przebiła. Oczywiście przy gwałtownym ruchu. 1800 jak najbardziej, słuchajcie, psychologiczne, więc jeżeli 1800 by miało runąć w potężnym potrzasku, to wtedy oczywiście 1788 nam też nie utrzyma, ale zobaczcie, że 1788 też, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem świeczek atakujących, zanim się jednak cofnęli. Więc tutaj myślę, że przywrócę to duże FIBO, bo zwróćcie uwagę, że w tym momencie jest bardzo kluczowe zachowanie dla rynku, ponieważ mamy 1828 z tego dużego FIBO, 1832 z tego naszego małego, teraz wyciągniętego FIBO plus SMA, więc tutaj było widać, że to odbicie jest bardzo, 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 bardzo istotnym miejscu, to zatrzymanie tych wzrostów, więc przebicie tego poziomu otwiera nam drogę tak naprawdę w górę do 1900, 2000 od ręki. Natomiast nie ma na razie możliwości, byśmy się raczej przebili przez to, bo myślę, że jeszcze jest ta kwestia właśnie tej negatywnego podejścia Fedu, który mówi o przejściowej inflacji itd., itd. Zobaczcie, że nawet te banki centralne w Europie to podchwyciły niektóre. Znaczy mówię o naszym NBP-ie, bo przecież Czesi, Węgrzy już widzą, że trzeba podnosić stopy procentowe. To nasi będą je trzymać jak najniżej, żeby tutaj jak najwięcej wypompować w taniego długu, a dopiero później będziemy za to płacić. Więc nasze ceny w sklepach to się szykujcie jeszcze wyższe niż były. Tutaj nie będę kombinował za dużo, też pewne informacje dotyczące złota znajdziecie na stronie surowcowej info, gdzie też oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. I ponownie na koniec zerkniemy na rynek miedzi, którym sytuacja się nie zmieniła. Dalej jesteśmy, słuchajcie, w ramach tej ciasnej konsolidacji, więc tutaj pytanie, czy ta sytuacja teraz ma szansę się zmienić? Ciężko, ciężko, ciężko powiedzieć. Anglo-American 2% więcej miedzi w drugim kwartale rok do roku. Z kolei brazylijskie Vale spadło im o 4% kwartał do kwartału produkcja miedzi. Z kolei z BHP 3% wzrostu kwartał do kwartału, ale 3% spadku rok do roku. I tak jak w przypadku miedzi, ja wam nie powiem dużo, bo cena miedzi jest w tym momencie w konsolidacji. Mamy ten martwy sezon w Chinach, gdzie w okresie wakacyjnym oni zawsze trochę mniej tej miedzi kupowali. Dlatego jeżeli ktoś wyszukał jakiejś opcji, to ja przygotowałem tutaj, to też będzie oczywiście na stronie. BHP, pomarańczowy, Vale, fioletowy, Anglo-American, już tutaj zielony, aczkolwiek Anglo-American już w funtach wyceniany, więc też, a dokładniej w pensach brytyjskich, na co warto zwrócić uwagę. Vale nie miało głębszej korekty tutaj w czerwcu, jaką miało w Anglo-American i BHP, więc jeżeli ktoś by chciał podmieć pod to, że będzie więcej tej miedzi i tak dalej potrzebne, to myślę, że w perspektywie najbliższych właśnie kilku tygodni tego martwego okresu w sezonie to lepszą inwestycją będzie, moim zdaniem, i to jest moja prywatna opinia, to nie jest rekomendacja, to jest moja prywatna opinia, że lepszą opcją do zainwestowania niż czysta miedź będą akcje BHP, albo nawet właśnie Anglo-American, choć tam oczywiście pamiętajmy, że obie te spółki wydobywają też inne surowce, więc tutaj te inne surowce też mogą mieć przełożenie,
ale też o tych ostatnich danych możecie na stronie surowcowe.info przeczytać. A tymczasem jeszcze na sam koniec to ja Wam pozwolę sobie wspomnieć i zareklamować. Nowy magazyn Investor, nowy numer magazynu Investor, czyli dawnego FX Maga, się pojawił w sprzedaży i w nim mamy artykuł o rekordowych cenach miedzi. Jest to artykuł mojego autorstwa, stąd też Was informuję o tym, że ten magazyn jest dostępny, są dostępne perspektywy. Tradycyjnie, jak zawsze w przypadku moich prac, znajdziecie tam masę konkretów, masę konkretnych liczb, masę przeliczeń, masę pokazania, w jaki sposób ten rynek ma szansę się kształtować. Tak więc ja Was bardzo serdecznie zachęcam do lektury, do nabycia oczywiście magazynu, no bo raczej inaczej nie przeczytacie, ale do lektury tego artykułu. Więc link oczywiście też będzie na stronie. W komentarzach będzie bezpośrednio do inwestora, natomiast na surowcowych info jest oddzielny wpis na temat tego artykułu, gdzie znajdziecie też między innymi początek tego artykułu, więc też możecie się już powoli z nim zapoznawać, nie kupując magazynu. Tak więc ja ze swojej strony, słuchajcie, Was bardzo serdecznie do tego oglądania, czytania zachęcam. Dzięki wielkie za dzisiejszy program. Bardzo Was proszę, słuchajcie, tak wiem, żebym o te lajki, o komentarze, o subskrypcje, jednak biorąc pod uwagę, ile jest patologicznych streamów w internecie, jak one są popularne, to nie chodzi o to, żebym ja zarabiał miliony na tym, jak jakieś ekipy czy inne teamy na tym programie, natomiast myślę, że należy szerzyć wiedzę. Stąd też to robię, tak? Stąd też to robię dla Was, bo robię to dla Was i tutaj nie ma co ukrywać, że robię to dla Was, robię to właśnie z Waszego powodu. Stąd myślę, że powinniśmy starać się szerzyć. Jeżeli uważacie, że to jest wiedza wartościowa, to oczywiście subskrypcja, like, komentarz, super. Ale jeżeli się jeszcze podzielicie tym materiałem gdzieś u siebie na social mediach. Słuchajcie, wiele osób z Was ma LinkedIna. Pamiętajmy, że jest to serwis przeznaczony dla profesjonalistów. Wrzucenie tego materiału, jeżeli macie sieć kontaktów w języku polskim, oczywiście, myślę, że też sporo da, więc tutaj ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję Oli, która od czasu do czasu udostępnia moje materiały, ale też właśnie, słuchajcie, szerzmy to, bo wiedza konkretna, mało jest o rynkach surowcowych w Polsce, one są bardzo fajne, bardzo dają fajnie zarobić, więc często są powiązane również z tym, co się dzieje w Polsce, tak, te konteksty są często niejasne, dlaczego problemy w Teksasie w lutym przymrozki przekładają się na ceny materiałów budowlanych w Polsce w lipcu, czy też na braki tych materiałów. Te wszystkie elementy to są drobnostki, o których mało kto wie, a o których też między innymi w tym programie wspominamy. Jeżeli mówimy o tym Teksasie i przymrozkach w lutym, doszło tam do uszkodzenia jednej z największych fabryk styropianu, więc zaczęło nam brakować tego surowca na rynku, stąd wszyscy w Europie się zrzucili oczywiście na wełnę. No i wiem skądinąd, że są też braki w tejże wełnie, więc w dostawach fabryki pracują pełną parą, jeżeli chodzi o wełnę mineralną, a i tak nie są w stanie sprostać zapotrzebowaniu, które nadal cierpi z tej przerwy podażowej właśnie ze strony fabryki w Teksasie. Zresztą ponoć w Europie też jedna z większych fabryk miała jakieś problemy w ostatnim czasie. A po wodzie błyskawiczne, jakie mieliśmy w Belgii, w Niemczech czy w Chinach, słuchajcie, naprawdę te rzeczy są masakrycznie tragiczne dla ludności ogólnie, natomiast też dotykają innych sfer również surowcowych, o czym też na stronie surowcowej info przeczytacie, przynajmniej jeżeli chodzi o Europę, bo z Chin to jeszcze nie wiem, kogo tam dotknęła ta powódź błyskawiczna, która sprawiła, że tam spadło ponad 200 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu godziny. A przypominam, że powódź błyskawiczna w Niemczech to było taka sama ilość, ale w ciągu 3 dni, a w Chinach spadło to w ciągu godziny, więc skalę sobie można wyobrazić. Raz jeszcze dzięki Wam za dzisiejszy program, dzięki za to, że jesteście, że oglądacie. Do zobaczenia w poniedziałek, samych zielonych. Ja w tym tygodniu będę już bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie podchodził do rynków surowcowych w bardzo krótkich inwestycjach, natomiast przyszły tydzień zapowiada się bardzo ciekawie, tak więc myślę, że w poniedziałek będziemy mieli już naprawdę całkiem fajny program. Dzięki wielkie, do zobaczenia w poniedziałek.